Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Minęła godzina 22. Dzisiaj w naszej modlitwie różańcowej chciałbym, żebyśmy pomodlili się w takiej intencji, którą sformułowałem: stop handlowi ludźmi. Jest to intencja, która jednocześnie jest też tytułem programu, jaki został wprowadzony. Podała to dzisiaj Agencja Informacyjna, Agencja Watykańska, Papieska Agencja Informacyjna. Pozwólcie, że przeczytam treść tej informacji. W 6 krajach Afryki ruszył program Stop Handlowi Ludźmi. Prowadzony jest on przez Salezjanów, a jego celem jest zapobieżenie nielegalnej migracji Afrykanów do Europy poprzez odpowiednią informację i formację. Projekt ten jest owocem spotkania papieża Franciszka z Salezjanami, które miało miejsce jesienią 2015 roku w Turynie. Ojciec Święty mówił wówczas duchowym synom księdza Bosco o powołaniu do konkretności, a także o trudnej sytuacji młodych ludzi, którzy migrują do Europy z narażeniem życia. Zastanawiając się nad tymi słowami, Salezjanie wypracowali alternatywny program powstrzymania nielegalnej migracji do Europy, który jest realizowany we współpracy z misjonarzami. Obecnie prowadzony jest on w Etiopii, Ganie, Senegalu, Mali, Nigerii i Liberii. Pierwsza faza tego programu polega na przedstawieniu prawdziwych informacji o tym, co czeka nielegalnych imigrantów. Wykorzystujemy do tego radio, gazety, ale organizowane są też spotkania w parafiach czy na targowiskach, mówi prowadzący projekt ksiądz Petteno. Wskazuje on, że ludzie, którym udało się dostać do Europy, bardzo często nie opowiadają bliskim o swej gehennie, jaką przeżywają w Europie. Rodziny nie wiedzą, że płacąc wielkie pieniądze za podróż najbliższych, są oszukiwane przez przemytników ludzi, którzy na ludzkiej krzywdzie zbijają majątek. Salezjanin zauważa, że prawdziwa informacja o potencjalnych zagrożeniach ma bardzo istotne znaczenie, by postawić tamę handlowi żywym towarem. Drugi etap tego programu Stop Handlowi Ludźmi polega na organizowaniu kursów zawodowych, gdzie młodzi ludzie mogą zdobyć konkretny fach, tak by móc zacząć godnie zarabiać na rodzinę. W zależności od potrzeb kraju prowadzone są kursy np. dla informatyków, elektryków, krawcowych, stolarzy, a także rolników i hodowców bydła. Trzeci etap pomocy to uzyskanie dzięki wsparciu ośrodków misyjnych konkretnego mikrokredytu na otwarcie własnej firmy czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z projektu skorzystało już ponad 18 tysięcy osób. Myślę, że jest to bardzo konkretna i ważna inicjatywa, jaką podjęli misjonarze Salezjanie w krajach Afryki. Warto też, by ich właśnie wspomóc dzisiaj w tym projekcie, ale i też tych ludzi, którzy szukają jakoby raju w Europie. Warto wspomóc ich modlitwą, by podejmowali dobre decyzje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, krzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozważmy część światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezu, Ty przyjmując chrzest od Jana, swojego sługi, uniżyłeś się, aby nam dać przykład pokory. Spraw, prosimy, abyśmy umieli pokornie służyć innym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,
Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Druga tajemnica, cud w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Jezu, Ty się narodziłeś i żyłeś pośród rodzin i w ludzkiej rodzinie. Prosimy Cię, abyś był przez te rodziny zapraszany, jak tam na wesele w Kanie. Prosimy Cię, by na tym weselu była też Maryja, bo ona chce nam pomagać w wypraszaniu łask, w dokonywaniu cudów. Prosimy Cię, Maryjo, szczególnie za te rodziny z Afryki, które borykają się z biedą, z cierpieniem, z wykorzystywaniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Czwarta tajemnica, głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy my w krajach lepiej rozwiniętych niż kraje Afryki i nie jeden raz kraje Azji, abyśmy nie myśleli, że jesteśmy lepsi, byśmy się nawrócili, mieli oczy otwarte, szczególnie na tych, którzy cierpią z powodu biedy, głodu, kataklizmów. Otwórz nasze oczy, nawróć nasze serca, byśmy nie utracili Królestwa Wiecznego za cenę kilkudziesięciu lat stabilności materialnej i pełnych żołądków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Czwarta tajemnica, przemienienie na górze Tabor. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się lśniące, białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Panie Jezu, tam gdzie Ty jesteś, wtedy to jak mieszkamy, gdzie mieszkamy,
ile mamy pieniędzy, staje się mało ważne. W tym stwierdzeniu Piotra: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, kryje się całe szczęście człowieka. Prosimy Cię, byśmy my jako chrześcijanie potrafili to zrozumieć i nieść tę prawdę innym, zwłaszcza tym, którzy cierpią z powodu nieznajomości Chrystusa. Tam, gdzie Jezus, tam prawdziwe szczęście. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Piąta ostatnia tajemnica, ustanowienie Eucharystii.
Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Chryste, nasz prawdziwy chlebie, nasze ciało, które adorujemy również tu w tej kaplicy, nasza siło dana nam na co dzień, Ty żywisz swój Kościół ciałem i krwią. Spraw, abyśmy dzięki mocy tego pokarmu, pokarmu duchowego, kroczyli drogą świętości do celu, jakim jest Twoje wieczne Królestwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Maryjo, prosimy Cię za Ojca Świętego Franciszka i Benedykta. Prosimy Cię za braci i siostry cierpiących z powodu prześladowań, za tych, co cierpią z powodu głodu, wojen, skrajnej biedy, nędzy, bezrobocia. Prosimy Cię, Matko, za chorych w szpitalach, w domach opieki, w hospicjach. Prosimy Cię za nasze rodziny, w nich szczególnie za dzieci i młodzież. Dajmy Ci, Maryjo, tych, którzy emigrują przez morze do Europy w skrajnie niebezpiecznych warunkach, często oszukani, wyzyskiwani, wykorzystywani. Maryjo, również teraz, jeśli w tych ciemnościach nocnych przepływają na drugą stronę, prosimy Cię, miej ich w opiece, to są dzieci Boga. Prosimy Cię, Maryjo, za każdego, kto dzisiaj modlił się na różańcu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Moi drodzy, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech to błogosławieństwo pozostanie z wami w waszych domach na tę noc. Kochani, ta intencja, którą dzisiaj polecaliśmy, chciałbym jeszcze raz tylko przypomnieć to, o czym przeczytałem na początku. To przeczytałem ten komunikat: stop handlowi ludźmi. Ojcowie Salezjanie wprowadzają w Afryce taki właśnie program pod takim tytułem: stop handlowi ludźmi. W pierwszej kolejności informują, że tu w Europie wcale nie czeka na nich raj. Jak w tej informacji przeczytałem coś takiego, pozwólcie, że to jeszcze raz dla tych, którzy tego nie słyszeli. Rodziny nie wiedzą, że płacąc wielkie pieniądze za podróż najbliższych, są oszukiwane przez przemytników ludzi, którzy na ludzkiej krzywdzie zbijają majątek. Ponieważ tu często w Europie, my to widzimy, te obrazki, czeka ich po prostu gehenna. My patrzymy na to przez pryzmat Afryki, że oczywiście tam jest skrajna bieda i nędza, ale ci ludzie często opuszczają też swoje rodziny, oszukani. I wiem, że to jest dyskusja, która wywołuje o uchodźcach, wywołuje wiele, wiele kontrowersji, wiele dyskusji, wiele emocji. Natomiast spróbujmy się wczuć w takie zwykłe życie tego człowieka, który gdzieś tam płynie, tak chociażby teraz, jak my tu patrzymy przez okno ciemności, gdzieś na morzu, na jakimś tam pontonie, w warunkach bardzo niebezpiecznych, dopływają do Europy, tu na nich nikt nie czeka z otwartymi ramionami, wręcz odwrotnie. Tam pozostawili swoje rodziny, swoje dzieci, rodziców, często całe wioski płacą za to, aby ktoś mógł jeden się wyrwać tu do tego niby raju. A co w tym raju im tutaj dalej gotuje ten los? Nie trzeba tego więcej opisywać. Dlatego módlmy się za tych ludzi i bądźmy też, miejmy w sobie tę empatię, żeby się potrafić też wczuć i wspierać te dobre inicjatywy. Caritas Polska też bardzo piękne programy
tworzy dla tych ludzi, którzy tam właśnie mieszkają, tam żyją. Nie możemy powiedzieć, to nie jest nasz problem. To jest nasz problem. Nas, ludzi bogatszych, tutaj w tej części świata. My mamy co jeść, my mamy co pić, my mamy dach nad głową. To jest nasz problem. Kiedy staniemy przed Bogiem i Bóg zapyta nas, dlaczego mając taką informację, że co kilka sekund umiera ktoś z głodu, ty nic nie zrobiłeś. To nie chodzi o to, że my mamy uratować całą Afrykę, że ty masz sprzedać swój majątek i dać, i rozdać to ludziom ubogim. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś miała w sercu takie myślenie, że ktoś z powodu twoich 5 czy 10 złotych może być nakarmiony, może dostać jedzenie. I jeśli by tak pomyślała cała Europa, to wtedy głód bardzo szybko zostałby wyeliminowany. Bo to nie miliony zbawiają, ale zwykły ten, to co już Jezus powiedział, wdowi grosz. Dlatego życzmy sobie takich serc, takich sumień, takich oczu, że nie będziemy myśleli o milionach, że nie jestem miliarderem, to nie mogę wspomóc, nie mogę pomagać, nie mogę nikogo uratować. Życzmy sobie tego wdowiego groszu, żeby nas nigdy nie parzył, żebyśmy umieli właśnie sięgać też do naszych portfeli i dzielić się tym z tymi najuboższymi, wspierać ich, czy chociażby takie programy jak ten Stop Handlowi Ludźmi, czy po prostu w jakikolwiek inny sposób. I niech twoja prawa ręka nie wie, co czyni lewa, kiedy dajesz jałmużnę. Nie trąb przed całym światem, przed innymi. Nie chwal się tym, ile dałeś, ile wydałeś, ile pomagasz. Tylko po prostu w ciszy serca daj, żeby nikt o tym nie wiedział. Jedynie Bóg, który kiedyś odda ci to w stokrotny sposób. Bo taka jest Ewangelia. Taka jest Ewangelia. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale w niebie. Życzę wam dobrej i spokojnej nocy. Wyśpijcie się, wypocznijcie po to, by rano mieć siły do tego, aby chwalić Pana i pełnić Jego wolę. Więc nie zapomnijcie rano o znaku krzyża i o pozdrowieniu Pana Jezusa i zapytaniu Go, czego chcesz ode mnie dzisiaj, żebym robił. To niech Duch Święty mnie prowadzi i kieruje, a Ojciec niech mnie przytula, żeby mi nie brakło nadziei i siły na to, że to życie moje, jeśli się rozpocznie jutro od nowa, ma sens. Ma sens. W Panu Bogu. Dobranoc, szczęść Boże, do zobaczenia jutro o 22:00. Oczywiście, jeśli Bóg da.